Siempre Symbir to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj jak widzicie najlepsze transfery w letnim okienku transferowym część pierwsza yy, przewiduję trzy części, ale to wszystko zależy od Was, czy chcecie yy, tego typu odcinki, czy raczej nie, więc dajcie znać, zobaczę też po aktywności, oczywiście jeżeli wszystko będzie fajnie, no to będą następne części, ale póki co transfery yy, które wydarzyły się do 4 lipca, nagrywam to o godzinie 12, więc film wratuje o 16, więc jeżeli coś wydarzy się jeszcze w tym czasie, no to sorki, ale po prostu po prostu, no, nie miałem jak tego tu wrzucić. Są to transfery tylko of oficjalne, nie ma tutaj pod pod potwierdzonych przez Fabrizio Romano, czyli Here we Go w sensie, więc nie ma tutaj na przykład Gabriela Jesusa. Ani Philipsa do Manchester City. No po prostu to nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone. No i co? Zaczynamy polskim akcentem, czyli Adam Busa, zawodnik, który przechodził za 6 milionów, bodajże, ja tutaj będę patrzeć w lewo, żeby to sprawdzać, tak, za 6 milionów do Long. long, long francuski język trudny. W każdym razie, oczywiście jest to Polak, więc tylko dlatego znalazł się w tym zestawieniu. Daję go na B, bo jest to bardzo fajny transfer, ale wiecie, to też nie jest jakaś, wiadomo, górna półka, no przychodził z New England Revolution, czyli zespół w MLS, powiedzmy, no przeciętny w skali światowej. No i tak samo Long, więc daję go na B, bo jest Polakiem, między innymi. I dalej mamy Aleksandra Lacazette, zawodnik, który przychodził do Arsenalu za, kurczę, duże pieniądze. Zresztą ja to mam nie mam tego zapisane akurat, bo przechodził do Lyonu za darmo, ale do Arsenalu przechodził naprawdę za kupę kasy i teraz Lyon pozyskał i Kazeta i to listo za darmo. Właściwie wrócili do klubu. No i to jest bardzo fajny transfer. Ja się dziwię Arsenalowi, że nie przedłużyli kontraktu, bo Lacazette to, to był trochę mentor w szatni i on nawet jak, nawet jak czysto piłkarsko nie grał tak jak powinien, w stylu, że po prostu... Mimo tego, że Lakazet został w klubie, i tak Arsenal powinien go ściągnąć, ale y, naprawdę w szatni Lakazet robił dużą robotę. Także dla Lyonu to jest super transfer, dla jego na A, bo to naprawdę jest i dobry wybór dla Lakazeta, i dobry wybór dla Lyonu. No szkoda tylko, że Arsenal się po raz kolejny sfrajerzył i oddaje y, swojego zawodnika za darmo. Aurelian Ciuameni, y, zawodnik, który przechodził przechodzi do Realu Madryt za. 80 milionów. Jego wartość na transfer marki wynosi tylko 60 milionów znaczy tylko aż 60 milionów. Ale wiadomo transfer 80 baniek, ogromny transfer. No ale jeżeli nie kupili Mbappe, no to mają pełno funduszy właśnie, żeby pozyskiwać innych zawodników. Oczywiście mowa o realu. Ja tutaj daję go na top, ponieważ albo wiecie co? Nie daję go na top, daję go na A i Laka też daje na B, tak jak Bukse. Także trochę to zmienimy. Bo tutaj są, wiecie, tu będą już takie, tra takie transfery. Ok, tu będą nie, takie transfery, według mnie, bez sensu, o ile takie się znajdą, albo śmieszne, coś, coś w tym stylu. Tu będą transfery spoko, tu będą mega fajne, a tu naprawdę taki top, top. No i co? Czułam ogromny talent, on już w podstawowym składzie gra w kadrze, dosyć regularnie, wiadomo, nie w każdym meczu. Więc to może być naprawdę duże wzmocnienie, jest to poniekąd też zastępstwo dla Casemiro. ale oczywiście, ja nie wyrzucam Casemiro już na emeryturę, czy nie wyrzucam go z Real Madrid. Ale no powoli Casemiro się starzeje, więc tutaj czułem i będzie wiecie, dociskać mu to, będzie dociskać go, będzie zwiększać mu rywalizację, będzie motywować go do lepszej gry po prostu. Także moim zdaniem super transfer Real Madrid. Kolejny francuski pomocnik Sadio Mane. No i tutaj zdecydowanie top. Sadio Mane przychodzi do Bayernu za 32 miliony. Oczywiście kończy mu się za rok kontrakt, więc to jest też tego powód. No ale nadal taki zawodnik za 30 baniek to jest coś naprawdę mega. Tak naprawdę no kurczę, ja nie widzę. Minusów tego transferu oczywiście Liverpool pewnie wolałby go zatrzymać, ale tam problemy z finansami, znaczy problemy. Oni nie chcieli dać mu takiego kontraktu, jaki on by chciał, ponieważ po prostu Liverpool ma taką politykę transferową, że yy, no, jest to mądrze zarządzony klub po prostu i nie chcą dawać wielu wielu gwiazdorskich kontraktów, raczej starają się, wiecie, trzymać gdzieś te pensje niżej. Także moim zdaniem top transfer yy, Mazraoui, fajnie, kolejny obrońca prawy z Ajaxu przechodzi do, yy, do lepszych zespołów, wcześniej był Dest, teraz Mazraoui, Destem także interesował się Bayern, no Dest w Barcelonie nie wypalił, yy, Barcelona Mazraoui go odpuściła, ale pozyskuje go Bayern, ja go daję na B, bo to jest bardzo fajny transfer, I daję go za La Lacazette'a, no i zobaczymy co z tego będzie, no, mam nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż Dest, yy, tego mu życzę. Darwin Nunes, 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 nie wiem, eee, te tam literki, nijny ciężko w każdym razie, nu, Nunes chyba, nieważne. Eee, Przechodzi do Liverpoolu za bodajże też 80 milionów, tak, za 75 dokładnie, według transferu wszystko, euro. Eee, także ogromny transfer, nie ukrywajmy, dość ryzykowny, bo niby zawodnik, który jak najbardziej w tej benficie grał super eee, wcześniej, przygoda w LMRI też dość udana. Ale no, nie ukrywajmy 75 milionów za zawodnika, który grał tylko w Lidze Portugalskiej. To jest poniekąd ryzyko. Ja uważam, że będzie to ryzyko. Wiecie co? Dam go jednak y, na A. Ale przed Czułamy yy, nim. Nie ukrywam, że według mnie jest to mniejszy talent. Ale transfer wydaje się mimo wszystko jakiś tak bardziej spektakularny. Nie wiem czemu. Mam wrażenie, że ten transfer Czułamy niego w jakimś takim cieniu pozostał. Yy, a przez to, że Nunes jest, jest zawodnik były Benfiki... I przechodzi za 75 milionów euro No są to ogromne pieniądze Także zobaczymy Ja uważam, że pod klopem da sobie radę Pierwszy sezon może nie będzie wybitny Ale myślę, że z czasem będzie coraz lepiej No i Ryan Gravenberg to jest kolejny zawodnik któremu kończył się powoli kontrakt Bardzo duży talent holenderskiej piłki Do, do Bayernu Przechodzi za 18,5 miliona euro Także małe pieniądze, ale no mówię to do tego Bo kończył mu się kontrakt Także kolejna gwiazda Ajaxu Odchodzi także do Bayernu tak jak Mazraoui. No i co? Nie ukrywam, nie oglądałem zbyt wielu meczów, w których, w których grał Gravenberg. Wiem, że gra naprawdę solidnie i wydaje mi się, że w nie da sobie radę. Zresztą Sawicer nie dał rady, więc powinien odejść w drubie i Gravenberg powinien po prostu zająć tę jego pozycję. No chyba, że nagle Sman widzi, widzi miejsce dla. Tej dwójki pomocników, bo wiadomo, będą to raczej pomocnicy dzisiaj z drugiego planu. No to oczywiście jego decyzja. I dalej, Moralesz. No, zawodnik, który, no kurczę, mnie naprawdę zaskoczył mega w poprzednim sezonie. Grał naprawdę dobrze. W słabym Lewantę był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem i radził sobie, według mnie, bardzo dobrze. Daje go również tutaj na B. Lukaku, nie, no, ten, ten gość to jest mem, nie. Po tych wszystkich gadkach po tych wszystkich gadkach odchodzi do Interu na wypożyczenie za 8 milionów. Chelsea się tak sfrajeżyło. No ale no cóż, no co mogę więcej powiedzieć? No, Beka, jedna wielka Beka, daje go na C, na D chyba nikogo nie dam. Albo wiecie co? Dobra, daje go na D, bo to jest po prostu mem. To jest po prostu mem. Nawet jak ten transfer będzie udany, znaczy wypożyczenie, bo pewnie będzie, ale to jest po prostu mem. Yy, If z ma mega transfery, daje go na A. Uważam, że zasłużył na to miejsce. Yy, on przyszedł do. Tottenhamu za 29 milionów, także bardzo mała kwota, jak tam takiego zawodnika wartość na transfermarcie 35 milionów, mega solidny pomocnik, jeden z najlepszych zawodników Brighton, myślę, razem z Kukureją obecnie, tak mi się wydaje, naprawdę solidny, naprawdę solidny gra jak no i Tottenham szaleje na, na, na rynku transferowym i kurczę, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że im się to spłaci, mam nadzieję, że będą przed Arsenalem za Oczywiście Manchester United za Liverpoolem, za City. No i niech powalczą z Chelsea o czwarte miejsce. Takie mam życzenia. Dalej Niklas Szyle. No coś szokującego. Bywało wiele transferów z BVB do Bayernu, ale z Bayernu do BVB i to jeszcze za darmo. Coś rzadkiego. daje go oczywiście na B, na, zaczyna A przed Bisumę, rewelacyjny transfer bardzo dobry zawodnik, w młodym wieku miał wszystko, bo on ma bodajże 25 lat, no i przede wszystkim za darmo super wzmocnienie dla Borussii, która zdecydowanie potrzebowała obrońcy, no i oczywiście nie jest to jedyny obrońca, którego ściągnęli, ale do tego przejdziemy później także Borussia wzmacnia pozycje, których, na których potrzebowała wzmocnienia, tak mogę powiedzieć masło maślane, każdy zrozumiał, lecimy dalej Richarlison, ja daję go na C, dlaczego? Uważam, że Richardson, ok, grał w Evertonie, robił tam naprawdę fajne liczby, ale ta kwota, ta kwota mi się naprawdę nie podoba, ona jest strasznie duża, bo jest to bodajże 60 milionów, yy, tak, 58 dokładnie, no nie uważam, że ten zawodnik jest tyle wart, po prostu, po prostu, no, nie jest to zawodnik, który gra regularnie w podstawowym składzie w Brazylii, nie wiem, ja nigdy nie widziałem w nim jakiejś takiej super gwiazdy, i daje go na C, czyli to jest taki transfer, no taki, wiecie, taki taki nie do końca wiadomo, co będzie. I ja oczywiście, szczerze mówiąc, kurczę, nie wiem, nie mam pojęcia. Uważam, że jeżeli ma wypalić, to tylko dlatego, bo jest tej konte, może nie tylko dlatego, ale dzięki kontę, który naprawdę potrafił ten atak poukładać. Także daję go na C, ponieważ nie jestem prostego fanem, a kwota transferu jest bardzo duża. No i też chciałem, żeby Everton spadł z ligi, nie ukrywam. Byłoby ciekawie po prostu, jakby taka barka spadła. Antonio Rudiger, no i to jest transfer stopu. Jeden z najlepszych środkowych obrońców Premier League przechodzi za darmo do Realu Madrid. Ogromne wzmocnienie Realu. Kurczę, boję się rywalizacji z y, Madrytem, jeśli chodzi o Barcelonę, bo ja oczywiście jestem fanem Barcelony, jak widać. Y, także, no, lekko się obawiam, jak to będzie wyglądać za sezon, no ale zobaczymy. Super transfer, naprawdę mega, uważam nawet, że lepszy niż Chumeni, także daję go na top. No i Haland, oczywiście numer jeden według mnie transferów, zdecydowanie najlepszy, y, bodajże 60 milionów. Tak, 60 milionów, ale oczywiście wielkie prowizje dla niego, dla agenta, yy, dla rodziców. So, nie wiem, czy dla agenta nadal, czy kto do sobie, bo wiadomo, min, Minorayola yy, niestety zmarł. Także nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o prowizję dla agenta. Czy rodzina dostała i w ogóle, kto jest teraz agentem Halanda, też nie do końca wiem, To jest gdzieś tutaj napisane yy, na transfermarkcie. Zawsze było, ale teraz nie widzę. Yy, menadżerowie jest jakaś, jest menadżerowie, i to jest jakaś niby grupa one, yy, także nieważne daje go na top, rewelacyjny transfer, ja mu wróżę. Samych sukcesów bo jest to nie ukrywam. I yy, spoza tych talentów z Barcelony jest to mój ulubiony talent yy, na chwilę obecną. Mega mu kibicuje. Yy, no i myślę, że jeden z mój, moich najbardziej ulubionych zawodników yy, obecnie, poza oczywiście FC Barceloną, dodam. Yy, myślę, że tak w top 5 poza Barceloną. <laughs> Mówię to trzeci raz, ale żeby była jasność, na pewno się znajduje. Bułbarkar Kamara i jest to zawodnik. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, dopóki nie zajrzałem na transfer Mark, który przyszedł za darmo. Naprawdę, wow, bo skoro Aston Villa e, pozyskała zawodnika, który naprawdę się wyróżnił w Marsylii za darmo, jest to zawodnik młody, rocznik, 20, rocznik 99, 23 lata rocznikowo. Także naprawdę mega, e, mega transfer ze strony, mm, ze strony Aston Villa. Daje go na B, ale na samym przodzie. Dlaczego? No bo jest to mimo wszystko transfer z Marsylii do... Yy, Aston Żadnych topowych klubów tutaj nie ma w tej wymianie, yy, znaczy wymianie, w tym transferze, w przeciwieństwie do właśnie Bissumy, który przychodził do Hamu. No i jest to też za nich za darmo, także ta kwota nie powala. Aha, tutaj jeszcze zamienię, ma zerł jego nam wyżej. Yy, także daje go na B. Dobre wzmocnienie dla Aston Ciekawe, jak poradzi sobie ten zespół w następnym sezonie. No, jeżeli Steven Gerrard nie będzie w top 10, to będzie to ogromne rozczarowanie i myślę, że z taką kadrą spokojnie może walczyć o Ligę Konferencji. Może nawet przy zdjęciu jakiegoś zespołu stop 6 właśnie o Ligę Europy. Axel Witzel wydaje mi się, że idealny zawodnik dla Cholo Simeone. daje go za daje go za, za La Cazeta przed Mazraoui, bo według mnie jest to idealnie skrojony zawodnik pod Atletico. No i kurczę, za darmo oczywiście z Borussii. Ja wróżę mu samych sukcesów, w sensie naprawdę wydaje mi się, że poradzi sobie w tym BVB. No i Gareth Bale, yy, daje go na C. Dlaczego na C? No bo jest to po prostu już powoli emerytura piłkarska. Myślałem, że zostanie jeszcze w Europie. Szczerze chciałem, żeby poszedł do Cardiff City, do Walii, znaczy właściwie do Anglii, ale jest to zespół z Walii. Yy, no więc już no, daje go na C, po prostu. Emerytura piłkarska, wydaje mi się, że mógł jeszcze posiedzieć w Europie. Botman, yy, też nie będę się wymądrzać, nie obejrzałem żadnego spotkania Botmana. Widziałem jedynie opinie w mediach, na różnych stronach, trochę poczytałem o nim, no i na pewno jest dużym, tra dużym transferem, to wiadomo, ale też dużym talentem. Środkowa obrońca przechodzi za 40 milionów bodajże, tak, za 40 milionów, za 37 dokładnie. Także wydaje mi się, że ogromne wzmocnienie da Newcastle. No, Zbroją się, aczkolwiek tutaj będzie na pewno jeszcze potrzebny jakiś transfer dla SROK. No i dalej mam Iwana Perysicie, który miał mega sezon i jest mega niedoceniany, uważam. W Interze oczywiście mega sezon. I naprawdę jeden z najbardziej niedocenionych zawodników ostatnio, ja daję go na, na B. Na B, ale wysoko. Na B, ale tak, przed kazeta Diego Carlos, nie, no mega, daje go na A. Zawodnik, który przechodzi z Sewilli, czy zespołu, który jest tak naprawdę top 4 w Hiszpanii, yy, i przechodzi do zespołu, który był 14 w Premier League. No to tylko po prostu pokazuje, jaka jest różnica między tymi ligami. Yy, ogromny transfer Astonowi, mega wzmocnienie, i wydaje mi się, że to może być jeden z najlepszych środkowych obrońców w Premier League. Bo po prostu Diego Carlos ma super senów w Sewilli i wydaje mi się, że, znaczy nawet nie jeden, miał kilka super senów, więc wydaje mi się, że na pewno sobie poradzi. Eee, Matic, tutaj w sumie, e, tak właśnie idealnie im pasuje do Romy, nie ukrywam, gdzieś tam do Mourinho, e, daję go na C, bo nie jest to jakiś powalający transfer. Eee, I też w sumie, albo dobra, dam go tutaj na B, bo jest to jednak transfer w miarę solidny. No i w sumie tyle. No. Cieszę się, że odszedł z Manchesteru, bo nie jest on jakoś mega potrzebny. Szkoda, że Manchester nie poszedł po Bisumę. Fajnie, to by byłoby fajne zastępstwo. Karim Adeyemi, bardzo ciekawy transfer, daje go na B, właśnie za ile on przeszedł, bo tego nie ukrywam, nie wiem, za 30 milionów, czyli dosyć małe pieniądze, oczywiście po raz kolejny uważam, że RB Lipsk się sfrajażyło. no jak oni mogą mnie mogą ściągnąć Adeyemiego ani Halanda, mając takie talenty, żaden z nich nie przechodzi do Lipska, to jest w ogóle szok, oboje grali w Salzburgu, mega gwiazdy, idą do Borussii, ligowy rywal tak naprawdę o wicelidera, yy... To jest w ogóle kpina i wiecie co dobra, daję go nawet tutaj, a to zmienię jeszcze tak, zmienię tak, yy, tutaj gra Wenberha, dam tutaj yy, i wydaje mi się, że takie jest w miarę spoko, <coughs> bardzo, yy, bardzo ciekawy transfer, a dajemy go, zobaczymy jak sobie poradzi. No i jeszcze oczywiście na horyzoncie jest gdzieś tam Aler, także ciekawe wzmocnienia Borusy. No i Niko Schlotterbach Nie ukrywam, że obejrzałem może jedno czy dwa spotkania z udziałem Nico ale też czytałem gdzieś tam w prasie i naprawdę wydaje się być solidnym zawodnikiem. Kolejny raz wzmocnienie do środka obrony wydaje mi się, że przyda się idealnie Borusy. No i że może być naprawdę dobrym wzmocnieniem. Także to była moja tier lista Jeżeli chcecie zrobić podobną, to jeżeli nie zapomnę, oczywiście będzie link w opisie do niej. Także zapraszam, oczywiście. Możecie pisać w komentarzach, kto według Was jest najlepszym transferem w tym okienku transferowym. No i co, pamiętajcie o łapyczkach, subskrypcja, ale co.